Marcin? Cześć, witajcie ponownie na kanale. Dziś mamy dla Was kolejny wieczór z jedzeniem, czyli kolejny test smaku, taste test. Jak widzicie, mamy tutaj dużo produktów i tym razem sprawdzimy Mlecznych Braci. Trzeba przetestować, lubimy takie różne nowinki i tak dalej, więc trzeba sprawdzić, jak to smakuje. To czego chcesz zacząć? Może od burgerów? Mimo że są to Mleczni Bracia i wydaje mi się, że najbardziej się specjalizują w nabiale, tak może zaczniemy właśnie od burgerów, bo one są akurat ciepłe jeszcze. To w takim razie wylosowałem pierwszego z nich? Tak. Musimy iść po kolei, bo wtedy nam się nie pomyli. Jaglany. Tak. Mniam Burger, nazywa się Mniam Burger Jaglany. Oczywiście wegańskie. Kasza jaglana, marchew, seler, cebula, czosnek, migdały, mielone, mąka, sieciarki, rzepakowy, cymianek, sól, pieprz. Czyli bardzo dobry skład. Proszę Cię bardzo. Dziękuję. To co? Testujemy. No tutaj nie będziemy raczej porównywać ich do mięsnych burgerów, no bo to nie ma nawet udawać mięsnego burgera, tylko nie. To jest taki warzywny burger. Jak dla mnie rewelacja, kupuję go. Bardzo w całości. Nie trzeba go w zasadzie nawet doprawiać ketchupem. Nie, nie. Jak dla mnie to jest kolejne świetne rozwiązanie, kiedy masz mało czasu albo nie masz pomysłu po prostu na obiad, na jakiś posiłek. Wyciągasz z paczki, wrzucasz go na patelniak. My w tym momencie jemy bez żadnych dodatków i smakuje świetnie. Mega smaczny. Pycha. Ja nic nie zmieniałam, daję mu dychę. Zdecydowanie. 10 na 10. No jest świeży, przynajmniej tutaj zapewniałem tak Mleczni Bracia. Mleczni Bracia, super. Chowamy to tu i teraz idziemy drugi, bo one są tu bardzo podobne i mamy ułożone tak, żebym się nie pomylił, który do której. Teraz idzie Buraczany i on jest widocznie różowy. Tutaj widać kawałki warzyw. On pachnie jakimś takim wędzeniem. Papryka wędzona jest tutaj. Buraki, kasza jaglana, cebula, czosnek, mąka, sieciorki, orzepakowy, majeronek, czomber, papryka wędzona, sól. Ciekawy, aczkolwiek specyficzny smak. Ja lubię buraka. Mega dobry. Ta papryka bardzo robi tu robotę, bo czuję się, jakbym była na jakimś grillu, na jakiejś imprezie grillowej. I ktoś by mi go ugrillował nad ogniem. Nie ma co tutaj ukrywać, że smak buraka jest bardzo wyczuwalny. Więc jeśli ktoś nie lubi buraka, to nie jest burger dla niego. Ale mi naprawdę bardzo smakuje również. W porównaniu z poprzednimi smakuje trochę mniej. Ma on ciekawy smak, ale powiem szczerze, że już do przypadku do tego konkretnego potrzebowałbym dodatków. Ja lubię bardzo buraki. Ja bym dała 9 mu. Serio. Ale zadałbyś go całego, tak jak poprzedniego, nie dokładając nic? Tak, 0,5 właśnie. Bardziej smaczny. Ja daję 8. Moja ocena to 8. Dobra. Mamy teraz tutaj burger Mniam. Pieczarkowo-konopny. Kasza gryczana niepalona, pieczarki, ziarna konopi, cebula, czosnek, mąka z sieciorki, mąka owsiana, olej rzepakowy, sól, pieprz. To jest zużyta. Kasza niepalona. Te łuski od kaszy. Nie nasze zęby. Plombat. No mega smaczne. Przypomina mi smak krokieta. Krokieta. Naprawdę. Oj, ale mega smaczne są. One smakują takie domowe. To nie smakuje w ogóle jak takie ze sklepu. Jakby to mi ktoś zaserwował, to bym wiedziała, że ten ktoś zrobił to sam. Ja chcę to jeść. Ja daję jedynastkę temu smakowi. Ja dycha. Rewelacja. Bardzo taki pełny i bogaty smak. Coś się dzieje, przynajmniej w chrupie. Zaklepuję tego drugiego. Dobra, zobacz zaklepane. Świetnie. To czas na ostatniego burgera. Miałam burger klasyczny.
On jest z soi, ryżu brązowego, mąki z ciecierzycy, mąki z tapioki, oleju rzepakowego, czosnku, soli i pieprzu. Konsystencję ma taką jak mięso. Jak mielone. Mielone u babci. Jest mi ciężko nawet stwierdzić, że to jest pochodzenie roślinnego. Gdybyś mi nie powiedziała, gdybyś mi nie przeczytali etykiety, byłbym święcie przekonany, że mamy do czynienia. No, bo... Też to czujesz? Żaden z tych poprzednich nie był aż tak zbliżony. Przepraszam? Ale ten... Tak. Ja daję deszkę. On w żaden sposób mnie nie zaskoczył niczym niesamowitym, ale jest naprawdę rewelacyjnie wykonany. To co może podsumujmy, tak jak w przypadku poprzednich miejsc, co zajmuje pierwsze miejsce? Twoim zdaniem? Pieczarka. Moim zdaniem też. Kurczę, no teraz w sumie to nie wiem jeszcze jakie następne miejsca, bo szczerze mówiąc... Dla mnie najgorzej wypada burek. A. I drugie miejsce byłby jaglany, bo był rewelacyjny. Za marcheweczka taka. Tak. No i trzeci jest ten, bo świetnie odwzorowuje mięso. Klasyczny. A potem buraczany. No ja się mogę tak też zgodzić, że tak jest. Dla mnie to wszystkie są te trzy pozostałe na równi, pierwsze jest pieczarkowe. To mamy prawdziwy smak mięsa, ewidentnie. Jeśli ktoś lubi taki smak, to fajnie. Fajnie. W moim przypadku zdecydowanie te dwa wygrywają dzisiejsze testy. Ok. Ja je rezerwuję, już powiedziałem to raz. I... Tak, dobrze, no, dobrze, ale to tylko odłożę. Okej. Okay. No dobra, to co teraz chcesz spróbować? Mamy tu, o Jezu, my tu jeszcze musimy jeść. Może zacznijmy od fety? Dobra, możemy. Przechodząc tak pomału. Linia pasty, serków i kefirów, czy tam takich mlecznych rzeczy, się nazywa Serio. Ogólnie fajnie, bo przez Y, Serio. Więc tu mamy Serio sałatkowy. Roślinna alternatywa dla sera. Bo ja proszę tu potem wiesz, to zdjęć. Ale to ja nie zerwę. Zaufaj mi. A jeżeli zerwę, to skleję, dobra? Już widzę to spojrzenie. Nie mogę. Dobra. Bez palu. Ładnie. Wygląda tak bardzo fajnie. Na górze ma ewidentnie widoczne, różne, suszone... Czuję jakieś oregano, jakieś suszone pomidory. No bardzo i... bogata kompozycja zapachowa. Taka delikatna tendencja do rozsypywania się. Tak, trochę się rozsypuje. Szczerze, nigdy nie byłam fajną serweta. Moja siostra zawsze kochała serweta, jak byłyśmy w małym dzieciństwie, a ja nigdy mnie nie zmusił, żebym zerwała serweta. Nigdy nie lubiłam, ale to mi smakuje. Ale czy jest problem do serweta? Jadłam może raz w życiu, nie wiem. Burgery zrobiły znacznie większą robotę. Jeżeli miałoby to jakąś inną nazwę, bo nawiązywałoby do czegoś innego, a nie do fety, to... Raczej nie! To Martinik, to jest moje. To jest twoje. Ja to sobie pomyślałam, że to jest feta. Okej, okay, tak... wprowadziłaś mnie w błąd, moje oczekiwanie było zupełnie inne. To jest ser sałatkowy, serio. Okej, okay, spróbuję teraz go, jak smakuje ser sałatkowy. Okej, ale z drugiej strony, przez to, że jest bardzo dobrze przyprawiony, myślę, że może znaleźć świetne zastosowanie w sałatkach. Jaki smakuje jak ser sałatkowy? Lepiej. Wyobrażam sobie połączenie z jakąś sałatą, kukurydzą, paprygą. No i w takim razie ostatni element naszej podróży kulinarnej. Więc tak, jest tu jeden mały fail życia, ponieważ wczoraj wejrzałam do lodówki i rzuciła mi się w oczy data. Data, i która by wnioskowała, że już jest po dacie przydatności. Więc spróbowałam i tak ani nie jest złe czy coś, w sensie smaczne. I potem zobaczyłam, że to była nie ta data, bo to była data wyprodukowania, a nie data przydatności, więc ogólnie trochę fail, że tego nie przetestowaliśmy. To było Runo Probio, napój mleczny, kokosowy, który miał jakby imitować taki jogurt pitny lub kefir, był mega smaczny, lekko słodziutki. A tu mamy z kolei drugie, już nie popełniłam tego samego błędu. Runo Probio kokosowe kwaśne i to świeże. Kwaśne. I tak jak zapewnia producent, odpowiedni dla wegan.
bardzo smaczne. Good? Rewelacja. Aż nie chcę ci oddawać tej butelki. Widzę to samo zdziwienie na twojej twarzy, co u mnie. Bardzo orzeźwiające, takie delikatne, lekkie. Super. Myślę, że fajnie to się na pewno łączy z tymi burgerami. No, probiotyki nam pomogą to wszystko sprawić. No, jak Marcinek tutaj rekomenduje. Jest orzeźwiający. To jest... A Marcinek to jest piesek francuski, więc... Dobra, więc mamy tutaj cztery różne rodzaje serio serków. Czy mamy ogólnie do tego zestawę? I mamy jeszcze dwa rodzaje pesto, które się nazywa pestko. Na co masz ochotę najpierw, Marcin? Serki? Serki. Serki, Marcin lubi serki. Potrzebujemy łyżeczki. A, czyli to nie jest ogólnie jogurt, tak po prostu? Nie, to jest do pieczywa. Czekaj, wybierzmy taki klasyczny najpierw. A let's go. Otwarty. Nie, no po prostu nie wnikaj. Jak oceniasz konsystencję? Jest dość szary, ale to jest na bazie słonecznika. A słonecznik jest trochę taki szarawy. Sekunda. Dobra. Proszę. Dobra. Jeżeli chodzi o sam skład, bardzo ciekawy. Peski słonecznika, olej rzepakowy, cytryna, woda i sól morska. Mega dobry. Jak oceniasz? Mega dobry, naturalny. Delikatny. Jak dla mnie jest taki troszeczkę szary ten smak, gdzieś jest... Szary smak. Nie wiem, że moje kubki smakowe mówią wow. No bo... To jest naturalny, neutralny, naturalny. No nie wiem, mi smakuje. Ja nie zawsze muszę mieć eksplozję smakową. Ja liczę na jakąś eksplozję jeszcze, przynajmniej jedną. Dobra, suszone pomidory może, bo to już tak otworzyłeś. Taki delikatnie ziołowy. Tutaj do składu naturalnego, czyli pestek słonecznika, olej rzepakowego, cytryny i dodano suszone pomidory. Bardzo mi smakuje. Zdecydowanie. Wędzony. Serio zwędzony. Tak jak kupujecie tofu wędzone, to tutaj to zwędzenie nie jest aż tak mocne, tak jak na przykład jest w tofu wędzonym. A co jest wędzonego w sumie? Sól wędzona, aha. Okej. Okay. Bardzo szybko przeszliśmy do smaku z pesto. Z pestką. Gdzie mamy pestki dyni, natkę pietruszki, czosnek i sól morską. Może być bardzo ciekawe, zobacz. I również czuję, że zadbała moje kubki smakowe. Ja nie mam cię do czego przyczepić, bo ja wiem, jak smakuje serek ten słonecznika. Wiem, jak powinien go smakować. Smakuje tak, jak powinien smakować. Jest to bardzo poprawnie smaczne. Słowo poprawnie bardzo jest adekwatne do tego smaku. Wyróżnia się z tłumu. Wyróżnia się z tłumu naturalnego i zwędzonego. Aczkolwiek w dalszym ciągu nie jest to suszony z pomidorami. Suszony z pomidorami. Okay. Mamy na koniec ostatnie dwa produkty. Pestko wersji pestko, czyli nic. I pestko... Peperoncio. Peperoncino? Mi piace sonabella do nowej amarty, tak? No czyli po prostu ostre pesto. Okej, to co? Ostre czy nie ostre? Ostre. Ostre. To może zacznę od tego, że mamy tutaj 22% pestek dyni, nasion słonecznika również 22%, olej słonecznikowy, papryka, natka, pietruszki. Jest pikantna. Pestko zwykłe? To jest subcio. Tak chyba I tak, to by się powiedział, że jest subcio pestko. No mi również bardzo smakuje. Smak nie jest taki tradycyjny jak tradycyjnego pesto, bo jest to coś innego. Ale bardzo podobny.
Bardzo smaczny. I co, podsumujmy w takim razie smaki. Ja zdecydowanie na tak jak ustawiałem na samym początku. To się zgadza. Z suszonymi pomidorami, teraz już powiem to poprawnie. Wygrywa to. Serio? 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 Dobry produkt. Mhm. Więc mamy pierwsze miejsce. I tu mamy trzy bardzo poprawne, tak jak świetnie to określiłaś. Raczej wiecie co, na pewno to każdemu smakuje, po prostu to Marcin lubi po prostu. Adrenalinę, wybuch i w ogóle wow, i muszą fajerwerki być i tak dalej. Jeśli po prostu chcesz zjeść sobie smaczny sarek ze słonecznika, no to tutaj właśnie masz go. Zdecydowanie. Jeśli chcesz fajerwerki, to bardzo zapraszamy tutaj, serio, z suszonymi pomidorami. No i naprawdę musimy wam powiedzieć, że wszystko jest mega smaczne. Że jestem pod wrażeniem, ponieważ nieraz próbowałam jakichś wegańskich produktów, no i nie ukrywam, że nie wszystkie były dobre. Niestety. No dobrze, to chyba będziemy kończyć. Jesteśmy bardzo najedzeni i bardzo szczęśliwi, no bo tutaj wszystko jest naprawdę bardzo smaczne i nic z tych tutaj jeszcze, które zjedliśmy, mnie praktycznie nie zawiodło. I żadne zwierzątka nie zginęły. No właśnie. Dobrze, dziękujemy bardzo za oglądanie i mamy nadzieję, że wy próbujecie, no bo warto. Dlatego robimy ten cykl, żeby przetestować, żebyście nie musieli marnować pieniędzy na coś, co jest nieprzydatne. Więc tutaj zdecydowanie polecamy. Tutaj wszystko ma dobry skład, wszystko jest zdrowe, nie ma tu żadnej chemii. Dobra, pa!